Witam, witam, jestem Mike, a to jest już 79. odcinek z serii Singlecraft na moim kanale. Na dzisiejszym odcinku pokonamy sobie pierwszego Widera na tym świecie. No i musimy oczywiście zdobyć sobie jeszcze dwie czaszki, żeby go pokonać, więc tym się dzisiaj zajmiemy. Kiedy wy to oglądacie, jest najprawdopodobniej, o ile się nie mylę, poniedziałek albo wtorek. No i w sobotę odbył się dość długi live, bo trwał on około 3 godziny. No i zostało tam dobite aż 28 łapek w górę, za co bardzo serdecznie Wam dziękuję. No i pod ostatnim odcinkiem singla też zostało dobite dość spora ilość łapek w górę. Także chciałbym, żebyście po tym odcinkiem singla dobili minimum 18 łapek w górę. Myślę, że to jest całkiem nieduży próg. I kto wie, jak fajnie się będzie oglądał ten odcinek, wkrótce może pojawi się kolejny. Zobaczymy. W każdym bądź razie, bez zbędnego gadania, dziękuję Wam za wysłanie tego krótkiego wstępu. No i zapraszam Was wszystkich do oglądania. No, jak widzicie, zmieniłem sobie też skina, dlatego że albo wczoraj, albo przedwczoraj, nie wiem kiedy wam ten odcinek opublikuję, czyli albo w poniedziałek, albo wtorek. W niedzielę 6 grudnia, jak wiecie, są Mikołajki, no i właśnie takiego skina sobie tutaj zmieniłem. Tego używał od właśnie 6 grudnia, go używam, aż do 2 lutego, czyli do końca oficjalnych, no świąt. Po prostu do, inaczej, może do końca, oficjalnego końca świąt, tak, czyli będę go miał przez jakieś... dwa, może 3 miesiące, czekajcie, jak dobrze liczę, to przez końca grudnia, cały styczeń, no to zaokrąglając, 2 miesiące będę miał tego skina, także myślę całkiem nieźle. Jak widzicie, ogarnąłem sobie też wszystkie rzeczy z Netherite'u już do końca, też mam właśnie ten kilof Netherite'owy, tu sobie ogarnąłem jeszcze jakieś inne rzeczy z Netherite'u, tak jak te kilofy, no ogólnie sporo się działo na live'ie w sobotę, także polecam wam wpadać na live'y. Takie live'y no nie będą się odbywać znowu za często, bo nie przesadzajmy też. No i myślę, że albo kiedy wy to oglądacie w poniedziałek, to jutro, czyli we wtorek, odbędzie się live, o ile będę miał czas, właśnie na że jutro już wyjdzie snapshot, czyli też taki ciekawy live, na którym sobie trochę siedzimy. Ogólnie to nie ma być bardziej zapowiedź live'a, a taki typowy odcinek singla. Chciałbym w ogóle w tego singla włożyć troszeczkę więcej cięć. Myślę, że to nie będzie dla was jakiś większy problem, że większość sobie będę robić tutaj rzeczy tak. Najważniejsze rzeczy będę wam pokazywał, a troszeczkę rzeczy zrobimy pomiędzy cięciami. No dobra, tu jak widzicie mam trochę potek, to sobie wszystko ogarnąłem na live'ie. Tu jest pod wydobywanie Netherite'u, tutaj takie potki, no i tutaj oczywiście TNT, których mi troszeczkę zostało, troszeczkę jeszcze zostało. Jeśli chodzi o farmę Gunpowdera, też do niej szybko przechodzę, bo naprawdę szybko chcę, że tak powiem, nagrać ten sam bardzo taki ogólnikowi, co się działo pomiędzy odcinkami, takie jakby takie informacje, co się zmieniło pomiędzy odcinkami. No i kupiłem sobie też dwie mapy, jedną do podwodnej świątyni, a drugą do leśnej posiadłości. Co ciekawe, nie wiem jak daleko mam leśną posiadłość tutaj, ale muszę iść gdzieś w tamtym kierunku. Także się udamy, myślę, wkrótce, może na kolejnym odcinku, może nawet nie. Zobaczymy. Gdzieś miałem zamkniętego villagera i właśnie dzięki temu villagerowi sobie kupiłem właśnie mapę do leśnej posiadłości, tutaj mapę do tego Ocean Monument, czy jakoś tak. No i tutaj sobie kilka tego też nakupowałem, bo to też warto kupić. Bo wiecie, jak nie da się zdobyć czegoś takiego normalnie w żadnym craftingu, tylko trzeba to u niego właśnie kupić. Także troszeczkę sobie tego nakupowałem, bo jest to bądź co bądź, ale taki unikatowy przedmiot. I pewnie zapytacie, po co ci ten villager tutaj, bo mnie lepiej go zabić czy coś. Może nie, bo jest jedna taka ciekawa mechanika w Minecraft, nie wiem czy o niej wiedzieliście. Ale gdy mamy jednego villagera, takiego kartografa, kupię od niego mapę do willi, pójdę do tej willi, wrócę z tej willi i kupię u niego drugą mapę, wtedy będzie ona do nowej leśnej posiadłości. Nie wiem, czy to tak działa, ale jeśli tak to działa, no to może nawet 10 leśnych posiadłości bym sobie chciał ograbić na tym świecie. Jeśli chodzi jeszcze o jedną sprawę, bo ten wieśniak, on jest z tego pomieszczonka, które było tu. Tego pomieszczenia już nie ma, villagerów też, którzy tam byli, ich nie ma, no bo po prostu chciałem ich transportować do tego domku i się z nimi handlować, ale stwierdziłem, nie ma to za bardzo sensu, wszystko co potrzebuję właściwie już mam. Jeśli chodzi o szmaragdy, no to cały czas będę się handlował. Cały czas będę się handlował, żeby mieć jak najwięcej tych szmaragdów, bo nie wiem czy wiecie, ale moim celem jest tu dobicie, kurde, zawsze jak się chce spać to tnie, nie wiem, nie mam pojęcia czemu. Nigdy tak nie było, dopiero właśnie zaobserwowałem to nagrając bodajże na snapshotach, nie wiem, może to jakiś błąd. W każdym razie śmignijmy sobie jeszcze do naszej farmy. Oj, farma żelaza, cały czas tu działa i się boję, że się ona wkrótce znowu zapcha. Ale jeszcze ma dość spory backup. Tutaj mamy sobie farmę Gunpowdera. Farmę Gunpowdera, którą powiększyłem sobie o jeden poziom. Zaraz sobie skopię jeszcze tu kilka kratek tego dryta i wam to pokażę. Oczywiście wygląda to tak samo jak
dolna część, roznoszyłem sobie też dwa koty, więc mam tu w sumie już cztery koty. Tu sobie ale są creepery i na dole, i u góry. Także mam pewny stack gunpowdera na 5 minut. Jest to jakiś rekordowy wynik? Niezbyt. Mogę sobie tu jeszcze w przyszłości trzasnąć z dwie takie sekcje. Nie wiem, czy mi to będzie potrzebne. Wiesz, ta farma jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo wydajna. Tak się zastanawiam, bo na dzisiejszy odcinek przyda mi się dość sporo firework, a mam ich no, całkiem. Także może dwie czaszeczki szybko mi dropną i będziemy mogli przejść, że tak powiem, do pokonania sobie tego widera. Jeśli chodzi o ogólne pokonanie widerów na tym świecie, no to chciałbym tutaj pokonać 64 widery na raz. Dosłownie 64 widery na raz. No i do tego, jak widzicie, tu mam troszeczkę gunpowdera, chociaż nawet z 5 minut sobie tam nie siedziałem. No także, jest naprawdę dobrze. Do tego pokonania 64 widerów na raz będzie mi potrzebna farma. Jeśli chodzi o, że tak powiem, chciałbym kiedyś na tym, może nie na tym save'ie, ale chciałbym kiedyś na swoim kanale w serii Singlecraft pobić rekord pokonania widerów na polskim YouTubie, czyli przypominam, że rekord to jest 100 widerów na raz. Bym chciał pokonać tutaj, o ile się nie mylę, w przyszłym sezonie już 120 widerów na raz i tak z każdego sezonu zwiększać sobie tę liczbę pokonanych widerów o 64. Myślę, że to całkiem niegłupi pomysł i dlatego na dzisiejszym odcinku pokonam sobie tylko jednego widera, nie 5, dlatego że jakbym pokonał 5, no to właściwie mógłbym mieć, że tak powiem, jakiś zapas tych bikonów, no i nie zmotywowałoby mnie to za bardzo do pokonania sobie większej ilości tych widerów, a chciałbym to bardzo, bardzo zrobić. No, także tak to wszystko się prezentuje. Za live'em, jak widzicie, jeszcze do tej skrzynki przejdę, wykopałem sobie, na live'ie wykopałem sobie jeszcze 24 tutaj rudy diamentów i moim celem jest też wykopanie tutaj 576 sztuk tych diamentowych rud, czyli dokładnie tak jeden paseczek, o ile to dobrze powiedziałem, bo sobie liczyłem to kilka dni temu. Coś koło tego, coś koło tych 576 sztuk muszę właśnie tych diamentów pozyskać, czyli na odcinku je sobie naturalnie rozkopiemy. Już teraz możecie w sumie obstawić, ile ich będzie, chociaż proponuję zostawić to na odcinek właśnie na odcinek pozostawcie to, ile podejrzewacie, że będzie z tego diamentów, na odcinek z ich rozkopywania, a myślę, że tym zajmiemy się już w sumie za kilka odcinków, bo planuję sobie dwóch rzeczy tutaj robić, czyli kopać to przede wszystkim i bardzo dużo chciałbym zwiedzić tutaj miast Endu, dlatego że Elytry mam tylko dwie, łącznie z tą, jeden mam w Ender 6. Oj, no i właśnie tak to się prezentuje, że tak troszeczkę, w ogóle czekajcie, zobaczę sobie jeszcze, to jest dobrze ustawione, okej. Bo chciałbym właśnie tutaj mieć, wypadło mi teraz z głowy, co tu miałem do was powiedzieć. Chciałbym mieć tutaj ogrom ród, dlatego będę kopał. No i chciałbym mieć tutaj też, ile się nie mylę, swój rekord, bo to nie wiem, czy tak było. Wiem, że na jednym save'ie, nie wiem, czy tam grałem w 100% uczciwie, bo to było dość dawno. Jeszcze przed Singlecraftem na YouTubie, wtedy miałem taki swój świat, który też nazwałem, co ciekawe, Singlecraft, taka ciekawostka. No i właśnie tam sobie miałem bodajże cały Shulkerbox Elytr, ale nie jestem tego w 100% pewien. No, także myślę, że już bez zbędnego pytania przejdźmy sobie do tematyki dzisiejszego odcinka, czyli zdobędę dwie czaszki i myślę, że tak, zdobędę czaszkę, to się wtedy usłyszymy, zdobędę potem drugą czaszkę, też wam coś, jakiś komentarz do tego dorzucę, no i później pokonamy sobie Widera. Zaczynajmy zdobywanie tych czaszeczek, a jak? Dobra, nie, myślę, że pierwszym krokiem, jaki tu trzeba będzie koniecznie zrobić, zanim jakiekolwiek czaszki stąd wyniosę, no to tak, wzięcie sobie na pewno łuku i wymienię sobie mieczyka na tego, gdyż on będzie zabijał widerowe szkielet na hita, o ile zadam mu ten atak krytyczny, czyli podskoczę, no to właśnie to się zdecydowanie lepiej tu sprawdzi niż używanie tego mojego standardowego miecza. Choć co bądź on jest najlepszy w grze, ale no ten miecz jest najlepszy na widerowe szkielety, także jak macie, że tak powiem, problem z zabijaniem dużej ilości tych mobów, a chcecie mieć trochę czaszek, to polecałbym zrobić sobie mieczyk ze Smite 5, Breaking 3, Mending, no i Knobak na przykład. Taki bardzo prosty mieczyk. Ja sobie taki ogarnę, to jest tylko na razie taki czasowy. Także przechodzimy do samego zbierania czaszek. Pierwsza czaszka wydropiła, ja cię kręcę, ile musiałem tego zabić, dobra. No i myślę, że druga poleci zdecydowanie szybciej. No i druga, no nareszcie. I także wracamy i stawiamy sobie tam tego widera, jak widzicie. Troszeczkę w innej twierdzy sobie zdobywałem te czaszeczki, bo moja twierdza jest gdzieś tam w tym kierunku.
ale tutaj się spawnuje tego tyle, że naprawdę, nie wiem, nagrania mam już 35 minut i dwie czaszki dopiero, także nie wiem, ile bym musiał awczyć, żeby właśnie na przykład stack czaszek sobie właśnie wyfarmić, ale no to hej, mam nadzieję, że będę to robić na spokojnie w farmie, niż po prostu tak, o, bo mi zajmuje zdecydowanie za dużo czasu, no i śmiało mogę powiedzieć, że jest to ewidentnie strata czasu, takie farmienie czaszeczek. Więc w każdym razie mamy trzy czaszeczki, jedną mam w bazie, także lecę do niej, do bazy lecę po tę czaszeczkę, biorę sobie ją, no i gdzieś tam idziemy w kopalni sobie zabić tego naszego pierwszego lidera. No, jestem na 11 poziomie, teraz wykopię sobie pomieszczenie, w którym zespałduję naszego lidera. No i się wtedy usłyszymy. Oj, tu jest jakiś cave. No, jest jakiś cave, może będzie jakaś miedź. Chociaż wątpię, bo jest bardzo blisko mojej bazy tymczasowej. Ale zespałnujemy go sobie gdzieś tutaj, albo sobie coś dla niego wykopię. No nie wiem, zobaczymy. W każdym razie usłyszymy się, jak Wither będzie już. Jak pomieszczenie, w którym będzie znajdował się Wither, będzie już gotowe. No dobra, tak więc tu zespawnujemy sobie, myślę, naszego lidera, myślę, że się zespawnuje. Ale raczej nie ma tutaj bloków, które by przytykały do tego, przylegały do tego posągu. Tak sobie spowodowało, że on się nie zespawnuje, chociaż nie wiem, jak to w sumie działa. W każdym razie, no, zespawnujmy. Po prostu, no, odpalmy sobie pierwszego lidera na tym świecie. Także jedna czaszka, druga czaszka, taki tunel do ucieczki i trzecia czaszka i gotowe. I gotowe, oczywiście zamieniam elytrę, katę z elytrą. Będziemy go klepać. Oczywiście tym mieczykiem, dlatego że na Widery też taki mieczyk jest bardzo, bardzo dobry. Myślę, że może jakieś widerowe róże by nam poleciały. Diament odkrył nam, ale fajnie. Ale kozak. Pyk, pyk. Dobra, muszę się wycofać. Niech on tu podejdzie. No chodź tu. Chodź tu. Ubiję go z bardzo prostą. Patrzcie, jak mu życie leci. No po prostu to jest coś pięknego. Diamenty nam odkrył, także zaraz je sobie wydobędziemy. Dobra, chodź, może jeszcze jakiś diament nam odkryjesz, co? Kolego? Koleżko, chodź. Dobrze. Także to jest... Walka z Widerem jest bardzo, bardzo szybka. Ogólnikowo. Myślę, że życie mu nie będzie schodziło, jak będę tym... Tylko może jakieś diamenty tutaj odkryję? Chociaż mam tam jakieś, także już coś jest. Nawet się nie spodziewałem, że diament odkryje tak szybko. Okej, także w sumie możemy go sobie na dobrą sprawę już wykończyć. I mamy pierwszą gwiazdę Widera. Także no, nice. Jeszcze sobie wydobędziemy te diamenty. Ich tu jest raz, dwa, trzy, cztery diamenty. No to zawsze coś. Zawsze bliżej do tych pięciu... Zawsze bliżej do mojego celu, czyli do 576 sztuk diamentów. Zobaczymy, czy nam się to uda zrobić. Myślę, że tak. Jeśli chodzi o ten odcinek, no to myślę, że fajnie się wam go oglądało i że i ogólnie dobieg już końca, dlatego że cel, który sobie postawiłem na ten odcinek, został zrealizowany. Sporowego nagrania, czyli takiego jeszcze niezmontowanego, mam 42 minuty. No także myślę, że po montażu zajmie mi to jakieś może 15 minut, bo na pewno wiem, że łącznie ze wstępem wszystko to ma, ten materiał, który gadałem aż do zdobywania czaszeczek ma także 15 minut. No a później, że tak powiem, później, to jest dalej. Dalej są te, o jesteś, creeper. Tutaj jest to, jak zdobywałem te czaszki, no to właśnie też chwilkę to trwa, ale to będą dosłownie, zobaczycie tylko urywki, jak mi dropią te dwie czaszki, bo ogólnie widerowych szkieletów mam tu już zabytych. Tak z ciekawości zobaczę, ile zabiłem tu już widerowych szkieletów. Wither Skeleton. 85 i mam z tego trzy czaszki, no to jakoś nierewelacyjnie. Nierewelacyjnie. W ogóle nie powiedziałem wam, ale cały czas walczyłem z nim właśnie z tym efektem Night Vision, żeby po prostu wszystko widzieć i nie musieć sobie tam pochodniami nic oświetlać. Dobra, a te zmieniam na litrę. No i jeśli dotrwaliście do końca tego momentu, koniecznie napiszcie komentarz ze słowem Netherstar. O, w sumie to nie jest gwiazda Widera, jak powiedziałem wcześniej, tylko gwiazda Netheru. Także napiszcie taki komentarz, o taki Netherstar. No i będę wiedział, czy oglądaliście do końca tego odcinka i że takie odcinki, no, wam się podobają. Ogólnie bardzo dużo budowaliśmy sobie ostatnio farm, więc myślę, że taki odcinek lekko rozluźniający tę atmosferę tych farm, bo co chwilę farma, awczyłem. No a tutaj właśnie zabiliśmy sobie tego Widera i myślę, że wkrótce wybierzemy się też do leśnej posiadłości, no bo mam już w sumie kupioną mapę, więc nic nie stoi na przeszkodzie. Troszeczkę sobie jeszcze poawczę w farmie Gunpowdera i zobaczymy, jak to wszystko będzie, także... Nie wiem, może sobie jeszcze skraftuję beacon na zakończenie tego odcinka. Mam 5 szkieł, powinien mieć.
ale zanim to, to na razie muszę odłożyć cały ten syf, który mi się tu nagromadził, niech będzie. No i właśnie zrobić sobie tak, tam potrzebuję bodajże 5 szyb, 3 obsydianów i skraftujmy sobie też pierwszy beacon na tym świecie. O proszę bardzo, nice. Także dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka, myślę, że sam odcinek wam się spodobał. I że chcecie takie odcinki bardziej też takie luźne, nie tylko budowanie farm, czy tam prezentowanie czegoś, no to koniecznie dajcie znać w komentarzu i nie zapomnijcie o słowie klucz. Także dziękuję wam wszystkim jeszcze raz za oglądanie, nie zapomnijcie łapce w górę, ja byłem Mike, trzymajcie się i pa pa!